przyszliśmy tu pomyśleć, pomilczeć i zapalić świece ku pamięci podlaskich Białorusinów zabitych przez oddziały Burego na przełomie stycznia i lutego 1946 roku. Można było przecież zostać w domu, tak jakby zimą 1946 nic się nie wydarzyło. Albo jakby dziś nic nie miało się wydarzyć na ulicach naszego miasta. Ale przecież nie jest to prawdą. I choćbyśmy starali się zapomnieć, ta historia już miała miejsce i oto kształtuje się kolejna. Narodowa! Narodowa! Hajdówka! Narodowa! Narodowa! Hajdówka! Narodowa! Narodowa! Hajdówka! Niczy poruk Piotr, 8 lat, ze wsi Zaleszany, spłonął w domu. Niczy poruk Michał, 5 lat, ze wsi Zaleszany, spłonął w domu. Niczy poruk Aleksy, 3 lata, ze wsi Zaleszany, spłonął w domu. Śmierć! Drogą! Ojczysty! Śmierć! Drogą! Ojczysty! Śmierć! Drogą! Ojczysty! Leonczuk Konstanty, 3 lata, ze wsi Zaleszany, zginął na rękach ojca. Leonczuk Sergiusz, 6 miesięcy, ze wsi Zaleszany, zginął na rękach ojca. Leonczuk Nadzieja, 7-dniowe niemowlę, ze wsi Zaleszany, spłonęło w domu. Góry! Góry! Nasz bohater! Góry! Góry! Nasz bohater! Góry! Góry! Nasz bohater! Kołos Eugenia, 7 lat, ze wsi Zanie, pochowana w zbiorowej mogile. Kołos Maria, 14 lat, ze wsi Zania. Zastrzelona podczas ucieczki, pochowana w zbiorowej mogile. Kołos Nadzieja, 39 lat, ze wsi Zania. Pochowana w zbiorowej mogile. Wzywam do opuszczenia miejsca, zakłócenia porządku prawnego osób postronnych. Trzeba próbować robić cokolwiek, żeby zapobiegać złu, że to co, że marsz, który chodzi po naszych ulicach jest takim dla nas emocjonalnym wyzwaniem, z którym sobie nie radzimy. Wojna niestety wiąże się z ofiarami i dlatego powinniśmy wszyscy starać się o to, żeby o kompromis. Śmierć wrogom ojczystym! Śmierć wrogom ojczystym! Powiedzmy sobie szczerze, okrzyki niepotrzebne z jednej i drugiej strony są. Ja apeluję do jednej i drugiej strony o merytoryczną dyskusję. Ja nikomu nie blokuję nigdy manifestacji, natomiast moje manifestacje patriotyczne, w których ja idę, Marsz Żołnierzy Wyklętych w Warszawie, Marsz 1920 roku, Marsz Niepodległości, są nieustannie blokowane i mi się odbiera prawo do wyrażania mojego patriotyzmu. Ja rozumiem kontrmanifestacje, ale nie akceptuję odbierania innym prawa do wyrażania swoich poglądów. I to jest bardzo ważne. Ja jestem patriotą i mam całkowite prawo, tak jak wszyscy tutaj zebrani, oddać cześć polskim patriotom. Uczestnicy zgromadzenia nie mają podstaw, aby oczekiwać, że w miejscu tym, pozostającym miejscem publicznym, nie będą miały prawa przebywać także inne osoby. Mamy prawo, sądownie przyznane prawo do demonstrowania, a wy chcecie nam je odebrać. Proszę, proszę zerknąć. Mamy prawo sądownie. To nie po raz pierwszy jest robione. Nie po raz pierwszy są łamane nasze prawa jako obywateli. Nie będzie pan miał, dobrze. Obywatele się źle kojarzą. Kojarzą się bardzo źle. Dante Polakami obywatele. Dla mnie najohydniejszą sprawą jest to, że ci ludzie, którzy idą w tym marszu, na szczęście ich nie jest dużo, wykrzykują cały czas bury, bury, nasz bohater, jakby pluli w twarz prawosławnej ludności, która zamieszkuje Hajnówkę. Dlatego, że tutaj żyją, naprawdę, ja jestem też osobą prawosławną, też pochodzę z tych rejonów i wiem dokładnie, że jest tu mnóstwo ludzi, których przodków Bury mordował tylko i wyłącznie za to, że byli prawosławni. Niech Chrystus i Bóg i Zbyt Kołów.
Jakuć Michał, 31 lat, ze wsi Krasnowieś. Furman zamordowany w lesie koło Puchał Starych. Zdecydowana większość, jak i burmistrz Hajdówki są przeciwko temu, żeby to było, a tylko, że oni nic nie mogą zrobić. Tyle osób bury wymordował na Podlasiu, że wie pan, głowa mała. To wszystko jest ujęte w aktach IPN-u. I co tu... Ja jestem przeciwny tego marszu i tam nie chcę nic więcej gadać. Bilewski Wasyl, 26 lat, ze wsi Zbucz. Furman zamordowany w lesie koło Puchał Starych. Grygoruk Wasyl, 21 lat, ze wsi Zbucz. Furman zamordowany w lesie koło Puchał Starych. Jakimiuk Jan, 40 lat, ze wsi Zbucz. Furman zamordowany w lesie koło Puchał Starych. Maksymiuk Aleksander, 52 lata, ze wsi Zbucz. Furman zamordowany w lesie koło Puchał Starych. Sawczuk Wasyl, 21 lat, ze wsi Zbucz. Furman zamordowany w lesie koło Puchał Starych. Tadeuszuk Nikifor, 45 lat, ze wsi Zbucz. Furman zamordowany w lesie koło Puchał Starych. Łukaszuk Teodor, 53 lata, ze wsi Czyże. Furman zamordowany w lesie koło Puchał Starych. Tarasiuk Jan, 17 lat, ze wsi Czyże. Furman zamordowany w lesie koło Puchał Stary. Jakimiuk Teodor, 40 lat, ze wsi Podrzeczany. Furman zamordowany w lesie koło Puchał Stary. Niczyporuk Michał, 39 lat, ze wsi Zaleszany. Furman zamordowany w lesie koło Puchał Stary. Pietruczuk Grzegorz, 22 lata, ze wsi Rakowicze. Furman zamordowany w lesie koło Puchał Stary. Głupo to dobrze popatrzeć, bo to nic innego, bo my znamy całą historię tego wszystkiego, jak to było, jak to ludzi powycinali, tego pozabijali i z tego bohaterstwo robić, no trochę wie pan, nie okej jest. Czego mogą chcieć ci ludzie? Myślę, że pamięci, to właśnie o czym krzyczą, myślę, że pamięci. Ale krzyczą o śmierci. No niestety, niestety. Cóż, ja nic na to nie poradzę, no nie wiem. Wydaje mi się, że to miejsce może być też takim, taką okazją do zbycia po prostu swoich negatywnych emocji w związku z polityką, w związku z historią. Nie wiem, jak żeśmy w to wszystko dali się wmanewrować, w takie coś. My, Polacy. Nie mam pojęcia, kiedy to się stało. Ja odczuwam ogromny smutek przede wszystkim. Mi się wydaje, że Hajnówka po prostu zastygła. To jest małe miasteczko, oni chcą tu żyć w spokoju i na pewno nie chcą takiej szopki. Ta wiedza jest taka ukrywana, o tym się nie mówi. I nasze miasto jest miastem małym, gdzie ludzie się znają i boją się mówić o takich rzeczach. Ja sama słyszałam od różnych osób, że żeby się nie mieszać, tak? To jest takie podstawowe sformułowanie, żebyśmy się nie mieszali, bo, no bo że to jest niepotrzebne, że może trzeba być cicho. Taka ciekawostka, też widzę bardzo dużo osób z Warszawy. W tym marszu biorą też warszawiacy, ale też widzę wśród kontrmanifestantów dużo osób z Warszawy, więc tak widać, że Warszawa rozkręca imprezy polityczne w miastach poza stolicą. Warto chyba stanąć po stronie tych, którzy są słabsi, tak? My nie narzucamy sprzeciw ze strony ludności, tak? Burmistrz Hajnówki w zeszłym roku chciał zdelegalizować marsz, tak? W tym roku nie podjął takiej próby, ale ja się nie czuję, abyśmy tutaj wchodzili z butami i swoją własną interpretację historyczną, nie to, co nasi oponenci. Bo nie zgadzam się na faszyzm w Polsce. Po prostu szlak mnie trafia. Moja rodzina zginęła z powodu faszyzmu. Moi dziadkowie i mój wujek zostali zamordowani przez gestapo w 1944 roku we wsi Żarnowiec nad Pilicą i ja po prostu nie dopuszczę do tego, żeby faszyzm wrócił do Polski. A żeby było jeszcze bardziej ciekawie, to mój dziadek walczył tu, dziadek z drugiej strony. Mój dziadek Aleksander Rybnik był w Wolności i Niezawisłości, wcześniej w AK. Nie oddał broni i w 1946 roku w Wielkanoc
Został zatrzymany w Starosielcach, prawdopodobnie ktoś go zdradził i w pokazowym procesie w kinie Ton w Białymstoku, tam się te procesy wtedy odbywały, został skazany na karę śmierci, którą wykonano 11 września 1946 roku. A mimo to ja tu jestem i szlak mnie trafia, że moim dziadkiem wycierają sobie gębę na ziole, bo mam być może naiwną nadzieję, że mój dziadek nie był, protestowałby tu razem ze mną. Wiem, że nie był faszystą. Tyle. Historia nie jest czarno-biała. Paszkowski Grzegorz, 68 lat, ze wsi Zanie, pochowany w zbiorowej mogile. Paszkowski Jan, 14 lat, ze wsi Zanie, zastrzelony podczas ucieczki, pochowany w zbiorowej mogile. Sielewonczuk Jan, 4 lata, ze wsi Zanie, pochowany w zbiorowej mogile. Rodzice wyjechali na Białoruś. Mam głębokie przekonanie, że jest to nie tylko hołd oddawany ofiarom wydarzeń z przeszłości, zwyczajnym i wielkim jednocześnie, spośród których niektórzy zostali uznani przez Cerkiew Prawosławną za męczenników za wiarę. Jest to równocześnie niezwykle ważny gest skierowany do obecnego i nadchodzącego pokolenia, który zachęca do tego, żeby nie pozostawać obojętnym. Warto zabrać głos i wyrazić swój sprzeciw w sposób zdecydowany, ale wolny od agresji. Dziękujemy.